pewnie pora kontynuować naszą przygodę z malutkimi krasnoludzikami, czy też mężnymi krasnoludami. Jak pamiętacie, ostatnio nam się powiększyła nam się ekipa. Dołączyło do nas dwóch krasnoludów na czwartym poziomie. Szalfrali, aha, to jest ogólny taki chyba, nie ma tutaj możliwości zakładania, tak? Trzy rany mamy. Związki, to jest związek chyba z tym swoim typem, tak? Okej, umiejętności 2 z 3. Nie wiem, o co tu chodzi z trzema ranami, czyli że co, że jestem tak bardzo ranny. Tutaj też mam chyba 3 rany i też mam, wszyscy mają 3 rany, a ty, ja mam takie mało mam tego zdrowia. 800, nie, za zdrowie mam tutaj 2519. Koledzy mają tutaj, Boindil ma 3200 1700. Aha, w ten sposób, 2,5. No to ten to jest taki kozak trochę. Co tu jest? Magiczne artefakty, aha. Talizman ochronny na zbliżenie trzymach. Ale to... A, w ten sposób zakładamy, tak? To może lepiej, żebyś ty to założył, co? A to też założysz? Nie, to tak nie działa. Aha, w ten sposób działa zakładanie. Mały eksis wyczyczy. Dobra. No dobra, kontynuujmy przygodę. Nie wiem, co to daje to 6. Co to daje to 6? 6 dnia tu osiągnąłem to? Tu coś jeszcze znowu w znak zapytania jest. Dobra, mamy podążać tu, więc idziemy. A co to jest? Wyłudzę Goburgrand. Horda orków. Aha, coś. Królewska konnica. Widzę, że tutaj. No dobra, podążamy dalej. Cały czas tu się coś. Krasnoludzki kupiec ucieka przed nami. To może co? Jedźmy do tawerny. Docierasz do skrzyżowania, przy którym stoi tawerna. Na drogę pada przez okna ciepłe światło emanujące z jej wnętrza. Przed drzwiami stoi kamienny posąg owcy, a napis na kołyszącym się na lekkim wietrze szyldzie nad drzwiami głosi kamienna owca. Dobra. Zatrzymaj się i rozejrzyj po ulicy, wejdź do tawerny. Wejdź do tawerny. Zdecydowanym krokiem wejdź do tawerny. W środku wita cię gęsty, fajkowy dym. Przy stołach siedzi około tuzina klientów. Spoglądają na ciebie, a potem wymieniają spojrzenia pełne zdziwienia i niepokoju. Około pół tuzina ludzi siedzi przy stolikach i drugie tyle przy barze. Wszyscy klienci to rolnicy i pracownicy z okolicznych wiosek. Boindil nie zwraca uwagi na innych gości, ciężkim krokiem zmierza do stolika. Wraz z jego bratem idziecie za nim i siadacie przy stoliku. Zza baru podchodzi do was gospodarz. Co podać? Z jednego ze stolików słyszysz nieuprzejme mruganie. Dlaczego krecie syny pojawiają się tutaj właśnie teraz? Okej. Okay. Zwracasz się do gościa, który ma mrota coś o krecich synach. Dlaczego dziwicie się, że tu jesteśmy? Nie zgrywaj niewiątka. Orkowie plądrują nasze ziemię. Czyja to wina? To wy ich wpuściliście. Krasnoludy nigdy nie bratają się z orkami. Zabijamy ich, gdy tylko się pojawią. I jest tak? Albo nie nazywam Boindil podwójne ostrze. Pijak i jego sąsiad wyraźnie się wystraszyli. Mam mroczną przeprosinę i wracają do swoich piw. Okej, okay, to zapytajmy może o tych dwóch podróżnych, którzy zginęli. Okej. Okay. Czy trafili tutaj podróżni? Jeden z nich jest uczniem czarodzieja, a drugi najemnikiem. Gospodarz obojętnie kręci głową, mam mroczne coś pod nosem. Jeden z gości chce coś powiedzieć, ale milknie, gdy jego towarzysz uderza go w ramię. Ty tam, co chciałeś powiedzieć? Chciałeś coś powiedzieć, przyjacielu. Ja nie jestem twoim przyjacielem i nie chciałem nic powiedzieć. Mężczyzna spogląda na swojego sąsiada, po czym skupia się na piwie. Dobra,
Zobaczmy towary. Co my tu mamy? Eksir. Jeśli zapisam w trakcie, może kupmy sobie, co? Jak to jest? Okej, kupić to? Nie. Okej, na razie nie kupuj. Co to leczy? Nieco mniejsze obrażenia. Potwierdź i kontynuuj. Okej. Po kuflu piwa. Chętnie napiję się piwa. Piwo go nie przebiegał między bliźniaków. Po kilku minutach wraca z piwa i całe przez to wszystko. Okej. No to upijmy. Stajesz i zwracasz się do sali. Stałem na stanu kolejkę. Na twarzy z goście i gospodarzy natychmiast pojawiają się uśmiechy. Gospodarz zabiera się do pracy, nalewa piwo i rozdaje wszystkim kufle. Kilku gości po trzymaniu swojego piwa przepija do ciebie. Co się stało? Powiedzcie, co się stało, przecież jesteśmy przyjaciółmi. Mężczyzna, który na początku chciał się odezwać, patrzy na swojego sąsiada, ten kiwa głową. Spędziło tu noc dwóch podróżnych. Pierwszy z nich miał na sobie szatę, a drugi był najemnikiem. Następnego dnia odjechali w pośpiechu. Mówili, że zostali zaatakowani przez Elfra. Kolejny mężczyzna włączył się do opowieści. Narobili tej nocy mnóstwo hałasu. Brzmiało to jak bójka. Zostawili trochę złota w ramach rekompensaty. Myślałem, że mają na myśli hałas, ale wtedy zauważyłem wybitą szybę. Gospodarz wzdycha. Proszę, nie mów o tym nikomu. Kto chciałby spędzić noc w tawernie, w której widziano Elfra? Okej. Nie będziemy martowali funduszy, ruszymy w naszą drogę. Mimo gości protestu Boindila, który domaga się jeszcze jednej kolejki, żegnasz się i wraz z bliźniakami ruszasz w dalszą drogę. No dobrze, no to... ciśnijmy tam. Ja widzę, że tutaj... jak to powiedzieć, co to jest? Horda orków. Dobra. Wieżowa wieś. W ogromnych okopach i na łąkach przed miastem leżą ciała martwych orków. Niektórzy mieszkańcy znoszą je na stosy, a inni zajmują się naprawą nieznacznie uszkodzonych murów miejskich. Wejdźmy sobie. Nikt cię nie zaczepia, gdy wchodzisz do miasta i garnizonu w jego centrum. Dopiero gdy zbliżasz się do ciężkich dębowych drzwi, które, jak sądzisz, prowadzą do kwatery dowództwa, zatrzymuje cię strażniczka. Krasnoludy? Samo ostatnie problemy. Czego chcecie? To jest strażniczka, słuchajcie. Tłumaczenie jest po byku. Też walczycie z orkami. Wygląda na to, że macie problem z orkami. Mieliśmy. Nasi zadowcy z wyprzedzeniem odkryli ich armię, więc mogliśmy odeprzeć atak bez dużych strat. Tak mała armia orków nie przedzie się przez nasze potężne mury. Wasze potężne mury wyglądają, jakby miały zawalić się pod własnym ciężarem. Uwaga, Boindila nie robi na żołnierzu wrażenia. Pewny siebie wysuwa pobródek. Przynajmniej zatrzymały orków. Nie to, co wasze krasnoludzkie mury na północy. Nie wiedziałem, że step Liton jest takie duży, naprawdę imponujące. Nasze łąki są żyzne i właśnie temu zawdzięczamy rozwój miasta w ostatnich latach. Za czasów moich dziadków step Liton to była wieża na wzgórzu i kilka domów wokół niej. Step Liton. Nie lubię tu. Teraz mamy rynek, świątynię i oczywiście nam stacjonują tu królewscy posłańcy, co wcale nie uszczupla kasy miejskiej. Chciałbym wysłać gołębia pocztowego do... Nie ma problemu, to będzie kosztowało 90 sztuk złota. Jeśli tak, to chciałbym wysłać wiadomość inaczej niż przez gołębia pocztowego. Starzyki wagą ze zrozumieniem. Użycie gołębia pocztowego jest drogie, ale to najszybszy sposób na wysłanie wiadomości. 90 złota. I co byś mu napisał? Chciałbym pomóc dowódcom. Muszę poznać dowódcę. Dowódca Valor. Nie ma czasu. Wciąż jest bardzo zajęty skutkami ataku orków. Dobra, może tak. Dowódca Valor. Zajmuje się problemem z orkami. A ja mam ważne informacje, które mogą mu pomóc. Byłem świadka spotkania orkowych lordów. Strażnik przygląda ci się z zainteresowaniem i ocenia, czy można ci ufać. W końcu wstaje, otwiera drzwi
i wchodzi do pokoju. Dowódca odrywa się od pracy, a starzy powtarza, co powiedziałeś. Zdobyte wreszcie informacje dotyczące orków mogą być przydatne. Udało nam się ich odeprzeć, ale jeszcze ich nie pokonaliśmy. Wejdź. Dowódca słucha z uwagą twojej opowieści o trzech armiach orków i spotkaniu wodza z Elfrem Sintorasem. Od czasu do czasu zadać pytania. Sytuacja jest poważna. Roześlę posłańców. Musimy się przygotować. Armia orków, która zaatakowała miasto, uciekła? Uciekła? Uciekły jej niedobitki. Udali się na południe, niestety nie mogą wysłać z nimi ludzi, dopóki nie naprawimy murów. Dowódca patrzy na ciebie ze straszoną miną. Nagle zdaje sobie sprawę, kto przed nim stoi. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz spróbować wybić uciekinierów. Przewidzieliśmy za to nagrodę. Zabić świńskie ryje za pieniądze? Gdzie jest haczyk? Uśmiechasz się do Boindila i zwracasz się z powrotem do dowódcy. Zobaczymy, co da się zrobić. Musimy iść dalej. Żegnaj dowódco Valor. Zabijcie jak najwięcej worków, drogi kastudy. Niech Palandiela będzie z wami. Dobra. Przydało nam się dziennik zadań. Zadanie poboczne. Dywersja na południu. Rozkazał trzem hecztu ruszyć. Król tylko opaca. Aha. Czekaj, no. Aha, w ten sposób skupię. To jest ukończone zadanie, dobra. Czyli tak, mamy zadanie plecak ucznia. Twój opiekun, czarodziej Lot Jonan, poprosił cię o dostarczenie swojemu byłemu uczniowi Gorynowi plecaka z magicznymi przyrządami. Goryn mieszka na czarnej przełęczy, górze opaskuj szczycie znajdującej się w sercu Girdlegardu. Czyli tu idziemy. Nodon dwulicowy. Dowiedziałeś się, że orkowie z Torbiboru sprzymierzyli się z elframi z Sondbalsur. Człowiek imieniem Nodon, którego Elfr Sintoras nazwał władcą Marłej Ziemi, przeprowadzi dywersję na południu, od czego będzie chciał odciągnąć uwagę. Musisz mieć oczy szerokie i uszy otwarte. Teraz zadanie poboczne dostaliśmy. Okej, okay. Elfr Sintoras rozkazał trzem hersztom orków ruszyć na południe Girdlegardu. Nie możecie podążać za wszystkimi, ale może wam się zatrzymać jedną lub dwie hordy i zapobiec najgorszemu. Król Tirgorn, władca Idsolein i jego kawaleria rozgromili jedną z hord orków. Gdyby się pospieszyli lub gdybyście zrobili to wy, przeżyłoby więcej ludzi. Czyli tu jest jedna armia pokonana, tak jakby. Miasto Stipliton odparło atak orków. Dowódca prosił was o zabicie niedobitków, które uciekły na południe. Na południe, czyli tu. Nie ma co chodzić z tym. Aha, że to jest 17 dzień? Kierujesz się w stronę Scalebrook przez ogromne pola i zauważasz dym bijący w niebo. Niedługo później dobiegają cię bojowe okrzyki, a w powietrzu czujesz zapach łoju, który pokrywa zbroje orków. Do Scalebrook dotarła wojna. No to co? Atakuj orków, by bronić! Nie pozwól wrogom, żeby cię okrążyli. Zanim zostaniesz zbyt poważnie ranny, użyj swoich zdolności specjalnych, by uciec od grupy wrogów. No to teraz pora, żebyśmy troszkę powalczyli. Już się cieszę. Mam teraz trzech bohaterów, więc trzeba by było ich dobrze wykorzystać. Zobaczymy, ile będziemy mieli przeciwników, przeciwko którym przyjdzie nam walczyć. Sprawdźmy. O, aha, mogę coś tu założyć jeszcze. Zero run. Zero run, zero run. No to co? No, jak to mam zrobić? 10-10? WQ. Ty skaczesz, a ty... Erupcja. Dobra, no to rozpocznij walkę, panowie. Szybko, musimy pomóc tym ludziom. Tyk. Uratuj 15 mieszkańców wioski. Tugdil. Tak. Ty kolego, są tu jakieś orki? Tak daleko nie doskoczysz. Tu panie. Kolega. Potężne uderzenie.
Zobaczmy, co tu mamy. Tego już nie ma. Pyk. A, to też mogę wykorzystać, tak? W. Bez sensu. Lego. Zobaczmy, co tu możemy podziałać. No, Wrakasa. Wrócimy po zlatujemy resztę mieszkańców, dobra. Tu już nie ma żadnego. Montuj. Yes, yes. Of course. Dobra. Czy ty tu jeszcze z kimś walczysz? Bez sensu. Zaznacz tego pana tam. Udało się, uciekają. Wydaje mi się, że tylko się przegrupowują. Powinniśmy zrobić dokładnie to samo, chodźcie. Dziękujemy, uratowaliście nas. Jeszcze nie, orkowie przegrupowują siły. Musicie do nas dołączyć. Ale nie, nie możemy. Musicie, uwaga, nadchodzą. Zabij wszystkich orków. Dobra. A tam są, no to myk. Do ataku. Może was tak obejmę, co? Do ataku. Dobra. Cool, panie szefie. Gdzie ja jestem? Jestem tutaj i... Już wam robię kuku. Ty kolego. Ku. Dobra, jedziemy dalej. Proszę bardzo, W. Dobra. Czaskaj tego. Ty kolego. U, gdzie ty jesteś? Dobra, ten jest ubity. Ten jest ubity. Ten jest ubity. Ładnie tu dostaje.
Dobra, panie, ty. Tu jeszcze ktoś jest? Tu już żadnego nie ma. To montuj tam. Tam. Biegnij, 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 biegnij. I montuj. Dobra, jazda. Jazda, jazda, jazda. W, proszę bardzo. Zabijamy, zabijamy, mordujemy. Ile zostało? 6. W, montuj go. Dobrze, jedziesz tam. Tamtego jeszcze. Kto tu strzela? Powiedzcie mi, to jest jakiś... Gdzie jestem? No, opanujmy to. Opanowałeś? Tego tutaj montuj go. Nie widzę, ale tu mi ktoś do mnie strzela. Proszę bardzo. No jak to? Ile was tu jest? Więcej było. Wszystkie postacie zyskują punkty akcji z upływem czasu i za każdego zabitego przeciwnika. Niektóre z nich mogą zyskać dodatkowe punkty akcji za inne działania. Okej. Okay. Podczas gdy Boindil nadal pułuje w uliczkach na niebędki orków, pomagasz wraz z Boindalem szukać ocalałych. Wielu wstrząśniętych mieszkańców otwarza pokrytych popiołem, składa ci podziękowania za ratunek. Mężczyzna w średnim wieku przystępuje do Poznowi na nogę i zaczyna się uśmiechać. Mój ojciec był starszym wioski, teraz nie żyje, więc myślę, że muszę przejąć jego obowiązki. Dziękuję ci w imieniu całego Scalebrook. Miał trochę złota, był przeznaczony na posag dla mojej siostry, ale ona też. Mężczyzna pochyla głowę, wyciąga skórzaną sogiewkę, ugniata ją drżącymi rękoma. Gdybyś tylko zjawił się szybciej. Zanim jeszcze zdążysz odpowiedzieć, mężczyzna bierze głęboki wdech i zmusza się, żeby na ciebie spojrzeć. Co ja mówię? Brzmię jasny wdzięcznik. Dzięki tobie przeżyło wielu z nas. Moja córka. Dzięki twojej odwadze, być może ona pewnego dnia wyjdzie za mąż. Mężczyzna waha się przez chwilę, a następnie rzuca ci sogiewkę. Jasne, krasnoludy to centusie, ja chcę kasę. Przybierz nagrodę, kłaniając się lekko. Dziękuję. Pochowamy poległych i odbudujemy wioskę. Życie toczy się dalej. Dziękujemy wam, szlachetni panowie. O, jest level. Nie wiem, od czego to zależy, ile... Nie no, ten więcej chyba ubił. Nie wiem, od czego to zależy, ile dostajemy expa. Nie wiem, jak to jest liczone. Automatycznie... Tylko 6 mamy. Czy ty... A, to znalazłem na razie. Dodano do ekwipunku. Mamy trochę więcej. Limeback. Jak tu sprawdzić, że limeback? Tu bym chciał iść. Na skraju ścieżki widzisz wóz i dwóch obozniczych ludzi. Za nimi około pół dnia drogi, stąd zesieć okurująca nad ciemnym lasem czarna przełęcz. Poczekajmy. Po obozu przykrytego parwą pasą się dwa konie. Kształt materiału zadaci znajdują się skrzynki, beczki. Ludzie są ubrani elegancko i siedzą przy dużym ognisku. Jeszcze cię nie zauważyli. Nie chcesz ich przestraszyć, więc odzywasz się z odległości kilku metrów. Witajcie, przyjaciele. Znajdzie się dla nas miejsce przy ogniu. Dwaj kupcy podnoszą głowy i podskakują na widok trzech rozlów. Ach, witajcie, haha, tak, oczywiście. Tak, troszkę zmęczony życiem. Widzisz, że kupcy czują się nieswoje w twoim towarzystwie, ale przyjmujesz ich ofertę i zsiadasz. Bliźniacy idą za twoim przykładem. Jesteśmy zwykłymi podróżnikami. Szukamy człowieka, który podobno mieszka na czarnej przełęczy. To pustelnik. Ktoś tu mieszka? Kupcy wymieniają zdziwione spojrzenie. Jeśli tu mieszka, musi być szalony. Nie chcieliśmy zatrzymywać się tutaj na odpoczynek, ale konie są zbyt wyczerpane. Wyjechaliśmy z polisty z opóźnieniem i chyba za bardzo je popędzaliśmy. Pokażcie mi swoje towary. Co my możemy tutaj? Przymiot kupca. Eliksirów. Nie kupujemy eliksirów. Taką mamy zasadę, że nie kupujemy eliksirów. Żarło.
No, no kupmy żarło. Dlaczego czarna przemęcz wzbudza wasz niepokój? Dlaczego czarna przemęcz wzbudza wasz niepokój? Nie wygląda zbyt zachęcająco, ale to tylko góra. Tylko góra? Nie znasz legendy? Kupiec spogląda na ciebie i bliźniaków, ale wszyscy przecząco kręcicie głowami. Szczyt czarna przełęcz był niegdyś zwany przebijaczem chmur. Wysoko w górze jego zbocza były z czystego złota, a sam wierch pokryty był śniegiem. Ludzie chcieli zdobyć to bogactwo, ale strome zbocza i oślepiający szczyt czyniły to niemożliwym. Wezwali na pomoc krasnoludy. One zdołały wykopać tunel prowadzący na szczyt przebijacza chmur. Wydrożyły górę i zabrały ze sobą złoto. Ludzie żądali zwrotu bogactw, ale krasnoludy odmówiły. Podczas ich kłótni góra zaczęła drżeć. W środku było zbyt wiele dziur. Zapadła się i pogrzebała wszystkich chcieców. Tego czasu nie jest tu już ani tak wysoka, ani piękna. Jest za to nawiedzona zarówno przez ludzi, jak i krasnoludy. A ich nienawiść sprawiła, że nawet głazy stały się czarne. Nigdy nie słyszałem tej opowieści. To głupoty wymyślone przez ludzi. Gdyby krasnoludy wdrożyły tę górę, nigdy by się nie zapadła. Jeździcie z Polisty? Co się tam dzieje? Właśnie nic nowego. Cóż, poza rządnym wiedzy. Znasz Nudina, znanego rządnym wiedzy, przedstawił was obie wiele lat temu. Co z nim? O, nic takiego, tylko plotki. Kiwasz głową, dając kup, to by kontynuował. Dziwnie się zachowuje i znika w wieży na całe dnie. Znajomy mówił mi też, że wygląda na chorego. Może nie wyszło mu jakieś zaklęcie? Czas rozbić obustanąc. Po wspólnym posiłku i przyjaznych rozmowach decyduje się udać na spoczynek. Pierwsza warta przypadła tobie. Tej nocy nic się nie działo. Wcześniej rano kupcy ruszyli w dalszą drogę. Po siadaniu zdecydowaliście się zrobić to samo. No to udajemy się na czarną przemęcz. Przedziela się przez gęsty sosnowy las, za którym wznosi się cel twojej podróży. Czarna przełęcz, złowieszcza góra o płaskim szczycie. Odpowiedź. Wszystkie postacie zyskują punkty akcji z upływem czasu i... Wykorzystuj środowisko, wpychaj wrogów w otchłanie czy ogień i poszukaj unikalnych dla każdego poziomu okazji na dokonanie zniszczeń. To troszkę mało właśnie wykorzystuje to środowisko. Oho, tłuką się, znowu walka. Tylko nic nie widzę. Jesteś pewien, że ten uczeń tu mieszka? Tak, przynajmniej według lot Jonana. Starasz się przybić pewnie, ale też nie zauważasz żadnych śladów wskazujących na to, że ktoś zamieszkuje tę okolicę. Żadnego zamku, tunelu czy obozu. Nie ma tu nic poza górą. Musimy się dokładnie rozejrzeć. Sam to zrób, Mądralo. Będziemy tu na ciebie czekać. Chcesz się przysprzeciwić? Ale byłaby to tylko strata czasu. A, to nie walka, tylko ich... Czy co? Mam ze sam chodzić? Nic tu nie widzę. Nic nie widzę. Panie, nic nie widzę. Ciemno jak... Czy ja wlazłem do góry? Czy mi się wydaje? Biegnę i co? Nawet może wiecie, że nas zdaje się być bać tej czarnej góry. Co, może tu ruszaj dalej? Zastać coś? Ukryty obóz, sekretne drzwi, złoto? Nie, jeszcze nie. No, powiem wam, że taka troszkę zagwozdka. Co? Ruszaj dalej. Jak kliknę ruszaj dalej, to podchodzę do was, tak? No to nie. Czyli idziemy tam gdzieś. Przybliżmy może troszkę.
Tu nic takiego nie ma. No, taka troszkę zagwozdka. No, zobaczmy, może tu coś... Ciemno, tu ciemno. No i co teraz? I co, tak będę krążył dookoła? Tu są moi. Porozmawiaj z bliźniakami. No dobra, zobaczmy, czy to coś da. Trzeci raz to samo pytanie, dobra. A jakbym ruszył dalej? To jest to samo, co ten, dobra. Czyli to nie tutaj. Czyli muszę iść dalej w takim razie. To nie tutaj. Podejrzewam, że to będzie gdzieś... Popatrz na ścianę skalną za krzakami, dobra. Tu też nie ma Gurena. Jeśli jest w okolicy, musi tu być jakaś jaskinia prowadząca w głąb góry. Okej. Okay. I co to wszystko? Popatrz na pęknięcie. Tędy nie znajdę zbyt daleko, musi być lepsza droga. Naprawdę? Popatrz na drzewo. Stare drzewo wygląda na to, że w każdej chwili może się przewrócić. Przewróć drzewo, aby się po nim spiąć. Właśnie tak. Okej. Okay. Idziemy na górę. Krasnolud na drzewie. Ewenement. W skali. Popatrz na stromą ścianę skalną. To jest zbyt stromą, nie mogę się nigdzie złapać. Spróbuj się wspiąć po ścianie skalnej. Powinienem dać radę tam wejść. Okej, okay. No to wejdź. Uhuhu. Było blisko. Wespnij się. Mam nadzieję, że będzie warto. Nie patrz w dół. Czesiek, nie patrz w dół! Jesteś, Czesiek. Tak, to ściana skalna i co? Jeszcze raz popatrz na skałę ścianną. To jest jakieś drzewo. Coś jest w niej wyryte. O, zaskoczony jesteś sprawą, że to napisane w języku krasnoludów. To czytaj. Zbudowane z krwi naszych wrogów. Bądź nieustępliwy jak skała. I zalej ziemię ich krwią. Czyżby coś otworzyło się, Myślałem, że trzeba będzie upolować orka i przynieść tu jego juchę, żeby to podlać. Damy radę, czy nie damy rady? Jest tu kto? Aha. Tu są runy krasnoludzkie. Popatrz na krąg światła. Mistrzu Gorenie, przesyła mnie Lothionan. Mam zwrócić twoje przedmioty. My inquiry
Myślę, że prawie zbiegł końca. To znaczy, że w końcu będę mógł udać się do mojego słoneczka. Nigdy nie byłem w zielonej polanie, ale myślę, że mi się tam spodoba. Przed odejściem złożyłem wszystkie najcenniejsze przedmioty do grobu Horengardha, który zabezpieczyłem magią. Hasło to... W podanych słowach rozpoznajesz nazwy runów. Są jednak zapisane w uczonym języku. Więc nie wiesz, o które chodzi. Zielona polana, świetnie. No i co? Co? Weź lampę. Praktycznie. Wieczny ogień. Chyba wiem, kto go tego nauczył. Rozejrzyj się. Widzisz szkice i notatki dotyczące architektury, posągów i reliefów na ścianach. Wygląda na to, że Goren poświęcił dużo czasu na zbadanie tego miejsca. Może jest historykiem specjalizującym się w krasnoludach? A może jest jedynie poszukiwaczem skarbów? Jak kliknę jeszcze raz, to będzie Goren udał do zielonej polany, widzieć swoje słoneczko. Zielona polana leży w Gauragar. Chyba nie zakochał się w spiczastouchej. I to wszystko w tym temacie, tak? Szukajmy więc dalej. Hop, jest tam kto? Coś tu słyszałem. Rozpal ogień w żelaznym koszu. Okej. Co mi to daje? Rozpal ogień w żelaznym koszu. O! Uhuhu! Bade in zan du urgin, bade in... Du engry. No i boli mnie głowa. Trzeci. Fortecy należy do wrogów krasnoludów. Co tu się dzieje? Krasnoludy Lurimbura nie tylko są niestępliwe góry, ale też zabójcze jak lawina i podobnie jak ona zniszczyliby słabsze królestwa. Pozostałe cztery nie znajdą wybawienia w Rakasie, a jedynie wieczne zatracenie. Będą cierpieć nieopisane męczarnie uwięzieni między światami. Słyszałeś o wrogach krasnoludów, ale po raz pierwszy masz okazję czytać zapisane przez nich słowa pełne nienawiści. Robi ci się niedobrze, więc odwracasz się. No dobra, co dalej? Co dalej, powiedzcie mi, co dalej? Tu raczej nic. Wrogowie krasnoludów. Kim są wrogowie krasnoludów? O, przeczytaj runy pod misą. Zrodzony z kamienia, zartowany w bitwie, powstań na nowo z krwi wroga. Nie jesteś pewien, czy chcesz wiedzieć, co kiedyś znajdowało się w tej misie. Masz wrażenie, że porządek krasnoludów nie powinien przebywać tu zbyt długo. No dobra. Popatrz na sarkofag. To sarkofag, być może uda mi się go otworzyć. Spróbuję otworzyć sarkofag siłą. Ooo! To chyba tak nie działało. Poświeć na runy. Runa z pewnością jest magiczną. No dobra. Mam cztery runy. I co dalej? Może wróćmy tam. Popatrz na zapasy Gorena, okej. Okay. Wygląda na to, że Goren mieszkał w fortecy przez dłuższy czas. Wygląda na to, że odszedł już kilka cykli temu. Weź część zapasów ze sobą. To nie kradzież. Szkoda by było, gdyby te zapasy się zmarnowały. Co dostałem? Co wziąłem? Rozpal ognisko. Rozpal ogień w żelaznym koszu.
No teraz co, wracać po tamtych? Czy ja tu mam coś? Dywersja? Nie. Nic tu mi... Nic mi tu nie mówicie. Tu jest taki run. Zbadaj kamienną płytę. Dobra. Groby, kto to może być pochowany? I co to wszystko? I tyle, tak? Tyle w temacie. Tu już nic nie ogarnę tematu. Tam są jakieś schody. Czekaj, tu jeszcze jest kosz. Oręż na pewno został wykonany przez kosmody. Pajęcze sieci i rdza sugerują, że jest tu od dłuższego czasu. Być może nawet od wieków. Rozpal jeszcze tu sobie. Tu już nie musisz rozpalać. I co dalej? Przeczytaj zapiski. Jasne, że przeczytaj zapiski. Nie wiem, gdzie to klikłem, ale gdzieś klikłem. Masz trudności z odczytaniem bazgrołów. Wrzucić pierwszych do kuźni, drugich na miazgę. Czwarci to reszta jest nieczytalna. Wejdź. Popatrz na posąg Lorimbura. Popatrz na Lorimbur, założycie Królestwa III. W większości kronik poświęconych pięciu królestwom krasnoludów, trzecim poświęcone jest bardzo niewiele uwagi, a na dodatek wszystkie zapiski o nich są przepełnione obrzydzeniem. W najlepszym wypadku są nazywani zdrajcami. Na to, że nawet trzeci czczą Brakasa, ale w pozostałych królestwach ołtarzu jemu przeznaczonych byłby największy. Tutaj największy jest posąg założyciela królestwa. W misie przed ołtarzem leży kilka złotych monet. Cóż, nie zaszkodzi. Co, 20 złotych monet za expa. I dobra, słuchajcie, pora by było kończyć ten odcinek. Pokombinuję jeszcze bez nagrywania, co tu by było można zrobić. A na chwilę obecną dziękuję za oglądanie. Zostawcie mi suba, dajcie łapkę w górę. Dzięki, na razie, cześć.